Cześć, witam Was. Ponieważ zbliża się sezon startowy w zawodach kulturystycznych, w sportach sylwetkowych, debiuty kulturystyczne, które w tym roku będą już bardzo wcześnie, bo 11-12 lutego we Wrocławiu i następne zawody, czyli Mistrzostwa Polski, zawody ogólnopolskie, wiele osób będzie startowało pierwszy raz i nie wie, jak przygotować się od strony estetycznej, wyglądu scenicznego do takich zawodów, jaki bronzer kupić, jak przygotować skórę, więc dzisiaj postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, których wiele teraz dostaję, związanych właśnie z przygotowaniem scenicznym do występu na temat bronzerów. Na pytania będzie odpowiadała moja żona, która zajmuje się już od ponad 6 lat dystrybucją tych bronzerów, brązowieniem zawodników na zawodach, wie właściwie wszystko na temat bronzerów i przygotowania do zawodów, więc wspólnie z nią postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. No i może zacznę od pierwszego pytania, które najczęściej się pojawia. Jakich bronzerów, jakich firm można używać w kulturystyce, w różnych federacjach? W federacji FBB, czyli w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness, w federacji NAC i WWFF. Obecnie na rynku sporo jest bronzerów do wyboru, więc na ogół zawodnicy mają problem z decyzją, który wybrać. Jeśli chodzi o bronzery dopuszczone do użycia przez IFBB, to można używać tak zwanych bronzerów niebudzących, które trwale barwią skórę. Kulturyści, którzy zaczynali swoją karierę mniej więcej 10 lat temu, mieli do dyspozycji jeden bronzer. To był Dream Tan w kremie w dwóch kolorach. Dream Tan 1 to był złoty brąz, Dream Tan 2 to był czerwony brąz. Miał taką zaletę, że można go było nałożyć na skórę krótko przed zawodami. Natomiast jego wadą było to, że łatwo się ścierał i wszystko dookoła brudził. Obecnie ten bronzer nie jest dozwolony w IFBB, więc nie jest też dopuszczony do użycia na zawodach organizowanych przez Polski Związek Kulturystyki. W pozostałych federacjach kulturystycznych funkcjonujących w Polsce nie jest zakazany. Z bronzerów niebudzących mamy do dyspozycji w zasadzie trzy firmy takie, które mają dosyć duży wybór produktów. To jest Protan, Jantana i z Dreamtana też mamy produkty niebudzące. No, ich wadą jest przede wszystkim to, że trzeba dobrze przygotować skórę i trzeba troszeczkę wcześniej pomyśleć o tym, jak się przygotować i jak zaaplikować bronzer, żeby uzyskać potem na zawodach dobry kolor, żeby ten kolor nie spływał. Także każda osoba początkująca musi poświęcić troszeczkę czasu na to, żeby do tego się przygotować. I jeśli chodzi o produkty Jantany i Protana, one różnią się przede wszystkim od siebie kolorem i konsystencją. Jantana ma dwa bronzery, to jest Ultra One i High Definition. High Definition jest troszeczkę jaśniejszy, Ultra One jest troszkę ciemniejszy i oba mają taki brązowy, czerwonawy odcień. I są gęstsze, co się wiąże z tym, że dłużej schną i łatwiej spływają niż produkty Protana. Natomiast osoby, które mają bardzo jasną skórę, no, cenią sobie Jantany ze względu na to, że pozwala ona na uzyskanie dosyć ciemnego koloru na scenie. Obecnie Jantana jest dostępna w dwóch formach, to znaczy takim dozownikiem w postaci pianki i w postaci sprayu. Większość zawodników twierdzi, że spray łatwiej jest nakładać na skórę niż piankę. Jeśli chodzi o produkty Protana, to mamy cztery odcienie. To jest Protan Overnight, Protan Bikini, Protan Physique i Protan Bodybuilder. Najjaśniejszy z nich jest Overnight, to jest taki protan złoty, brązowy. Nadaje się albo do tego, żeby zrobić z niego podkład pod inny, ciemniejszy brązer, albo do tego, żeby nałożyć go samodzielnie. Jeżeli chcemy uzyskać dobry kolor tylko z protana, to przeważnie trzeba go nałożyć ze 3, czasami 4 razy, w zależności od tego, jak bardzo jasna jest skóra.
Potem mamy Protan Bikini i Physique, to są dosyć podobne produkty, oba mają taki odcień brązowy, oliwkowy. Physique będzie troszeczkę ciemniejszy, jest na przykład bardzo chętnie używany przez zawodników z fitness plażowego mężczyzn. Bikini będzie minimalnie jaśniejszy. No i mamy do dyspozycji jeszcze Protana Bodybuildera. To jest najciemniejszy produkt z linii Protana. Taki dosyć ciemny brąz, przede wszystkim przewidziany dla kulturystów z kulturystyki klasycznej i ekstremalnej. Jeśli chodzi o produkty Dreamtana, to mamy Dreamtan Spray, który nadaje się tak jak Overnight na podkład, ponieważ daje dosyć jasny, brązowy kolor i jest wrażenie takie, że skóra jest po prostu dobrze opalona. Natomiast na scenę jest troszeczkę za jasny i mamy Dreamtan Bronze Night albo Angel. Angel jest dla kobiet, Night jest dla mężczyzn. To jest bardzo podobny produkt do Protana Physique i Bikini, jeśli chodzi o kolor, tylko że nie w formie pianki, tylko w formie sprayu. Mhm. No tu już odpowiedziałaś częściowo na następne pytania, ale przytoczę te pytania, które też przysłały osoby, które są zainteresowane. Czy te same bronzery nadają się do różnych konkurencji, czyli kulturystyki klasycznej, fitness plażowego, czyli inaczej męskiej sylwetki, fitness kobiet i bikini fitness? Który dla kogo i czym różnią się? Czy kolorami, odcieniami? Tak, jak już powiedziałam, różnią się kolorami i konsystencją. Generalnie osoby, które mają bardzo jasną karnację, powinny wybierać ciemniejsze odcienie bronzerów. Natomiast osoby, które łatwo się opalają się na kolor brązowy, mają ciemną karnację albo często korzystają z solarium, mogą sobie pozwolić na to, żeby wybrać trochę jaśniejszy bronzer, ze względu na to, że na scenie i tak uzyskają odpowiednio ciemny kolor. Jeśli chodzi o wybór bronzerów, to też ma znaczenie, czy skóra nasza naturalnie jest sucha, czy ma tendencję do przetłuszczania się. Jeśli skóra ma tendencję do przetłuszczania się, to lepiej jest wybierać produkty Protana, ze względu na to, że one są mniej gęste, łatwiej schną, są takie bardziej wodniste i ten kolor wchodzi głębiej w skórę. Skóra, która jest tłusta, lepiej go przyjmuje. Natomiast osoby, które nie pocą się bardzo, nie mają tłustej skóry albo wręcz mają suchą, spokojnie mogą stosować produkty Jantany. Jasne. I kolejne pytanie, jak trzeba przygotować skórę do aplikacji bronzera? Kiedy golić ciało, czy może depilować to ciało? Jeżeli chcemy się depilować woskiem, to wszystkie zabiegi należy wykonać wcześniej, to znaczy przynajmniej tydzień, 10 dni przed zawodami, z tego względu, że te zabiegi podrażniają skórę, powodują, że ona się robi grubsza, podchodzi wodą i potem źle to wygląda na scenie. W związku z tym depilację powinno się wykonać wcześniej. Jeżeli osoby, które mają dosyć gęste, długie owłosienie, rzadko się golą, również powinny się ogolić ze 2 tygodnie, 10 dni przed zawodami, a tylko później dogalać skórę i utrzymywać już ten stan do zawodów. Z tego względu, że jeśli ogolimy się krótko przed zawodami, a nie robimy tego stale, to na ogół skóra jest podrażniona, pojawiają się wypryski, no i wygląda to bardzo nieestetycznie na scenie. Poza tym skóra podrażniona łatwo podchodzi wodą, czyli robi się grubsza i psuje nam się ta forma startowa. Tak więc takie generalne golenie, powiedzmy, robimy trochę wcześniej. Później, jeżeli zawody są w sobotę, to w środę przed zawodami usuwamy resztę owłosienia i jeżeli skóra jest bardzo sucha, to wystarczy ją spilingować we czwartek i w piątek przed aplikacją bronzera. Natomiast jeżeli skóra jest tłustsza, to warto ją peelingować cały tydzień, żeby uzyskać tą większą suchość skóry, ponieważ jest to warunkiem dobrego wchłaniania się bronzerów. Jeżeli ktoś ma suchą skórę i stale stosuje balsamy, to z naszego doświadczenia wynika, że w tygodniu przed zawodami powinien zrezygnować z ich stosowania, z tego względu, że balsam pozostawia taki tłusty film na skórze i wtedy bronzer gorzej się wchłania, gorzej schnie i łatwiej spływa. Jeżeli
mamy z kolei taki problem, że ta skóra jest za sucha, to można ewentualnie po peelingu nałożyć taki produkt, to jest balsam firmy Jantana, który zmiękcza skórę, powoduje, że ona się robi taka bardziej nawilżona, ale nie natłuszcza jej. Wiem, że wiele osób stosuje peelingi naturalne, czyli na przykład kawę z oliwą. Odradzam stosowanie oliwy z tego samego względu, czyli z tego powodu, że zostawia tłusty film na skórze i potem bronzer ciężko się wchłania. Jantana i Protan mają w swojej ofercie peelingi. U Jantany ten peeling nazywa się Skin Prepare, u Protana Get Buffet. To są takie peelingi cukrowe, które są przeznaczone dokładnie do przygotowania skóry pod bronzer. I jeżeli ktoś będzie brązowił się sam, to powinien pierwszą aplikację bronzera wykonać dzień przed zawodami. Rano, jak się obudzi, powinien ocenić, czy ten bronzer wygląda dobrze, czy na przykład pojawiły się plamy przebarwienia. Jeżeli pojawiły się plamy, to należy się opłukać samą wodą pod prysznicem i zrobić kolejną aplikację. Jeżeli bronzer jest nienaruszony, że tak powiem, no to wtedy można tylko poprawić kolor. W większości osób wystarczą dwie aplikacje bronzera. No, osoby o bardzo jasnej karnacji potrzebują czasami nałożenia go trzykrotnie. To chyba wszystko, jeśli chodzi o przygotowanie.